Assalamu alaikum. Pierwszą żoną Muhammada, salallahu alaihi wasallam, była Khadija, do swojej śmierci jedyna żona proroka. Ich małżeństwo trwało 25 lat. Jest często nazywana matką wierzących, ponieważ pierwsza uwierzyła i przyjęła objawienie Koranu. Mówiono, że Khadija nie wierzyła ani nie czciła bożków, co było nietypowe dla przedislamskiej kultury arabskiej. Jej ojciec był najzamożniejszym kupcem w Mekce. Ona sama również była bizneswoman. Jej karawany dorównywały karawanom wszystkich innych kupców kurejszytów razem wziętych. Nie podróżowała ze swoimi karawanami handlowymi. Za prowizję zatrudniała innych do handlu w jej imieniu. Do handlu w Syrii wybrała Muhammada ibn Abdullaha, salallahu alaihi wasallam, który miał wtedy 25 lat, wysyłając wiadomość, że zapłaci podwójną prowizję. Wysłała jednego ze swoich służących, aby mu pomógł. Po powrocie zdał on relację z honorowego sposobu, w jaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam prowadził swoją działalność, w wyniku czego przyniósł dwa razy większy zysk niż oczekiwała Khadija. Khadija oświadczyła się Muhammadowi, gdy miał 25 lat, a ona miała 40 lat. Gdy Muhammad sallallahu alaihi wasallam zbliżał się do 40 roku życia, nabrał zwyczaju udawania się do groty Hira na modlitwę i rozmyślania o otaczającym go świecie. Grota była położona na zboczu góry An-Nur, po arabsku światło, około 3 km od Mekki. Tam Muhammad spędzał zwykle cały miesiąc Ramadan, a jego rodzina pozostawała w pobliżu. Zabierał ze sobą jedynie wodę i placki jęczmienne, którymi dzielił się z odwiedzającymi go biedakami. Bałwochwalcze praktyki jego ludu budziły w nim niechęć, jednakże nie posiadał określonego wyznania ani drogi życiowej, którą wystąpał. Po zbadaniu i analizie wszystkich dowodów i przesłanek można ustalić, że pierwsze objawienie miało miejsce w poniedziałek, 21 dnia Ramadanu 610 roku, co odpowiadało 10 sierpnia kalendarza gregoriańskiego. Tak zaś o pierwszym objawieniu mówi relacja Aiszy radiallahu anha. Wysłannik Boga, salallahu alaihi wasallam, na początku miał prorocze sny, następnie polubił odosobnienie i zaczął spędzać czas w grocie Hira na oddawaniu Bogu czci, po czym wracał do rodziny. Brał ze sobą prowiant, a gdy ten mu się skończył, szedł do Khadidży po kolejny zapas. Tamtego dnia, gdy przyszła do niego prawda, siedział w grocie i nagle zjawił się przed nim anioł, który pokazał mu jakieś słowa i rozkazał: ikra, czyli czytaj, głoś, recytuj. Muhammad odpowiedział: nie umiem czytać. Anioł objął go mocniej i powtórzył: czytaj. Na co Muhammad znowu odpowiedział: nie umiem czytać. Wtedy tamten ścisnął go jeszcze mocniej i wyrecytował mu 5 pierwszych wesetów z sury Al-Alaq. Głoś, w imię Twego Pana, który stworzył. Stworzył człowieka z grudki krwi skrzepniętej. Głoś, Twój Pan jest najhojniejszy. On nauczył piórem, nauczył człowieka tego, czego on nie wiedział. Po swoim doświadczeniu w jaskini Hira, Muhammad wrócił do domu w stanie przerażenia, błagając Khadidżę, by przykryła go kocem. Uspokoiwszy się, opisał swoje spotkanie w jaskini, a Khadija pocieszała go słowami, że Allah z pewnością ochroni go przed wszelkim niebezpieczeństwem i nigdy nie pozwoli nikomu go znieważyć. Ponieważ jest człowiekiem pokoju i pojednania i zawsze wyciąga do wszystkich przyjazną rękę. Później Khadija i Muhammad poszli do jej brata stryjecznego o imieniu Waraka ibn Naufal, który był chrześcijaninem i był niewidomy. Waraka wysłuchał wiadomości o tym, co się zdarzyło i powiedział do Muhammada, salallahu alaihi wasallam: to, co ty dostałeś, jest tym, co dostał Mojżesz od Boga. O, gdybym mógł dożyć czasów, kiedy twój lud cię wypędzi. Muhammad zapytał: więc wypędzą mnie? Na co Waraka odpowiedział: ktoś, kto przychodzi z tym, z czym ty przyszedłeś, zawsze jest wypędzany. Waraka obiecał Muhammadowi, że jeśli dożyje tych czasów, będzie razem z nim i będzie go bronił, jednakże niedługo po tym zmarł. Muhammad sallallahu alaihi wasallam przestraszył się tego, co zaszło. Zaczął się obawiać, że jego plemię uzna go za poetę. Wówczas poeci często byli wykorzystywani do walki politycznej, a ich utwory w wielu przypadkach opisywały rozpustę, przez to mieli złą reputację nawiedzonego lub chorego psychicznie i odsunie się od niego. Czuł wstręt do poetów i ludzi opętanych przez dżiny, dlatego bał się, że sam może być jednym z nich. Przez dłuższy czas bliscy Muhammada szukali go w grocie Hira i okolicach, ale nie mogli go znaleźć. Gdy wreszcie wrócił do domu, przytulił się do Khadidży, a ta spytała go: gdzie byłeś, Abu al-Kasimie? Wysłałam ludzi, by cię znaleźli, lecz nie byli w stanie. Muhammad opowiedział jej o tym, co zaszło, a ona odparła: nie smuć się, bądź cierpliwy, przysięgam na tego, w którego ręce jest dusza Khadidży, mam nadzieję, że będziesz prorokiem tego narodu. Później jeszcze raz odwiedziła Warakę, który powiedział jej: on jest święty, święty. Przysięgam na tego, w którego ręce jest dusza Waraki. Oto przyszło wielkie prawo podobne temu otrzymanemu przez Mojżesza. Zaprawdę to prorok wysłany do tego narodu. Według najbardziej autentycznych relacji pierwsze objawienie trwało kilka dni.
W pierwszych dniach wysłannik Boga, sallallahu alaihi wasallam, cierpiał z powodu głębokiego smutku i szoku. Al-Bukhari podaje, że Muhammad kilkakrotnie wchodził na wierzchołki gór, by skoczyć z nich i zabić się, lecz za każdym razem ukazywał mu się Gabriel i mówił: Muhammadzie, zaiste, jesteś wysłannikiem Bożym. Wówczas prorok uspokajał się nieco i rezygnował ze swojego zamiaru.